Jak Państwo widzicie, uczniowie kółka polonistycznego ze szkoły podstawowej nr 4 zwrócili się do nas z prośbą, aby rozpocząć akcję tak zwanego book crossingu. Takiej akcji, która funkcjonuje na świecie już od kilkunastu lat. Czyli dajemy drugie życie książce. Książka nie jest w jednym miejscu, książka krąży. To idealnie wpisuje się w charakter działalności naszego przedsiębiorstwa. Autobusy przemieszczają się po całym powiecie i wraz z tymi autobusami pasażerowie będą mogli podczas podróży korzystać z książek, które tutaj będą na nich czekały. Można książki zostawić tutaj, potem można książki zostawiać w każdym innym miejscu publicznym. Liczymy na to, że mieszkańcy Bolesławca, mieszkańcy powiatu równie chętnie będą dawali kolejne życia swoim książkom. Można je przynieść tutaj, zostawić w innym miejscu. Mam nadzieję, że ta akcja będzie cieszyła się dużą popularnością.